Pora na kolejne wydanie Studia Grupy Orlen. Zaczynamy nasz program informacyjny. Zapraszam. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto tematy, którymi będziemy dziś się zajmowali. Festiwal Chopin i jego Europa. Półkolonie survivalowe. Szczypiorniści przed Ligą Mistrzów. Orlen jest mecenasem polskiej kultury wyższej, a wyraża się to m.in. we wsparciu festiwalu Chopin i jego Europa, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Festiwal co prawda rozpoczął się już 9 sierpnia, ale potrwa jeszcze do końca miesiąca, w związku z tym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym ważnym kulturalnym wydarzeniu. Pełen tytuł tegorocznego 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa brzmi Niepodległa od Chopina do Paderewskiego. Orlen w ramach współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina jest mecenasem Festiwalu Chopin i jego Europa kolejny rok z rzędu. Będąc firmą polską, mamy polskie obowiązki. Zaangażowanie w polską gospodarkę zobowiązuje do bycia aktywnym właśnie w sferze kształtowania duszy, kształtowania ducha, pokazywania również Polski na zewnątrz, bo festiwal chopinowski tegoroczny, międzynarodowy, tak, Chopin i jego Europa właśnie otwiera nas i pokazuje naszą kulturę innym krajom, innym przedstawicielom innych państw. No i nie ma nic piękniejszego niż Chopin grany przez wykonawców zagranicznych. W festiwalu biorą udział najwybitniejsi artyści muzyki klasycznej z całego świata. Zaprezentowana będzie polska i zagraniczna kameralistyka oraz muzyka symfoniczna w znakomitych interpretacjach na instrumentach współczesnych i historycznych. W bogatym programie prawie 50 koncertów, ponad 240 utworów, 91 artystów i 18 zespołów. Koncerty odbywają się w prestiżowych salach koncertowych stolicy, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, Zamku Królewskim, sali koncertowej Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego oraz w kościele Świętego Krzyża. Kilka tygodni temu pokazywaliśmy Państwu, jak najmłodsi mieszkańcy Płocka spędzają wakacyjny czas, korzystając z oferty przygotowanej przez Orlen. Odbyły się zatem półkolonie piłkarskie, kulturalne, a teraz nadszedł czas na naukę podstaw przetrwania w pięknych okolicznościach przyrody. Za nami półkolonie survivalowe Orlen dla Płocka Dzieciństwo z uśmiechem. Bogaty program zajęć dla dzieci i młodzieży z Płocka wypełniło wiele atrakcji, dzięki którym uczestnicy nauczyli się nowych umiejętności. Zajęcia polegały na survivalu, nauce zachowania się w lesie, umiejętność odnalezienia się w terenie, kierunki świata, czytanie mapy, kompas, umiejętność rozpalania ogniska, umiejętność budowania szałasu i wiele innych rzeczy, które są związane z pracą i działaniem w terenie. Chociażby takie jak pakowanie plecaka, przygotowanie się do wyprawy o różnych porach i roku i dnia. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów dzieci uczyły się również udzielania pierwszej pomocy i opatrywania rannego. Nie brakowało tradycyjnych zabaw takich jak gra w chowanego czy podchody. Pod opieką wychowawców dzieci uczyły się też bezpiecznego korzystania z narzędzi takich jak nóż czy siekiera, bez których trudno wyobrazić sobie sztukę przetrwania w terenie. Bezpłatny udział w półkoloniach był możliwy dzięki zaangażowaniu PKN Orlen. Z Berlina powrócili polscy lekkoatleci, którzy osiągnęli świetne wyniki na Mistrzostwach Europy. Na lotnisku Chopina wylądowała większość reprezentacji Polski, witana przez rodziny, przyjaciół i oczywiście fanów. Tuż po przylocie odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra sportu i turystyki Witolda Bańki oraz prezesa zarządu PKN Orlen Daniela Obajtka. Podczas spotkania medaliści otrzymali prezenty od naszego koncernu, czeki paliwowe. Na 12 medali zdobytych w Berlinie złożyło się aż 7 złotych krążków, 4 srebrne i 1 brązowy. Prezes Daniel Obajtek gratulował medalistom, dziękował za piękne emocje i wzruszające momenty oraz zapewniał o niezmiennym wsparciu naszego koncernu w rozwój dyscyplin lekkoatletycznych, jak i samych zawodników. Dziś nie wszyscy już o tym pamiętają, ale niedawno żyliśmy jeszcze emocjami związanymi z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, które rozgrywane były w Rosji. Stały się one przyczynkiem do organizacji konkursu w naszej firmie dla pracowników Grupy Orlen, a także pracowników stacji paliw, którzy mogli typować wyniki poszczególnych spotkań. Dziś znamy już zwycięzców tej zabawy.
kopaniu. Jestem bardzo dumny, że udało nam się zająć pierwsze miejsce w konkursie Postaw na Mundial. Konkurs polegał na tym, żeby obstawiać wyniki meczu. Nazywam się Kamil i również jestem szczęśliwy, że mogłem wziąć udział w takim konkursie i że udało nam się zająć tak wysokie miejsce. Razem z kolegą żeśmy się spróbowali jakoś dogadywać co do wyników. I dzwoniliśmy do siebie, żeby to jak najszybciej, najlepiej obstawić. Ja swoje racje, kierownik swoje. I z rozmowy do rozmowy. Dobrze trafialiśmy. Warto brać udział, bo raz świetna zabawa, dwa no fajne przeżycie. W kolejnej edycji na pewno weźmiemy udział i na pewno będziemy starać się znowu go wygrać. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock przygotowują się do nowego sezonu, który będzie wypełniony nie tylko spotkaniami Krajowej Ligi, ale także meczami Ligi Mistrzów. Tym razem Orlen Wisła Płock będzie grała na poziomie grupy C i D. Po kilkunastu dniach treningu w planie przygotowań do sezonu nadszedł czas na mecze sparingowe. Pierwszy Płoczanie rozegrali w Płocku z Gwardią Opole, której ulegli 24-25. Będzie to cenny materiał do analizy przez trenera Xaviera Sabaté. W nowym sezonie piłkarze ręczni znowu zagrają w Lidze Mistrzów, tym razem jednak na poziomie grupy C i D, więc w grupowych spotkaniach nie będą mierzyć się z najlepszymi w Europie, co wciąż nie wyklucza awansu do dalszej fazy europejskich rozgrywek. Jak oceniają to sami zawodnicy? Jeżeli gramy w AB, to gramy troszeczkę z innej perspektywy, tak? My możemy, a inni muszą, a teraz jest odwrotnie. Może to wyjdzie na korzyść dla nas, mam nadzieję. Teraz my musimy, a inni mogą, więc jest to troszeczkę inna perspektywa, ale no jeżeli chcemy grać, to nie ma znaczenia, tak? Czy to będzie AB, czy to będzie CD, jeżeli chcemy osiągnąć te top 16, na pewno będzie bardzo ciężko, bo w tej grupie musimy się znaleźć na pierwszym miejscu, to wcale nie jest łatwe zadanie. Musimy się nauczyć po prostu wygrywać w Lidze Mistrzów i to też jest dla nas bardzo ważne. Ta teoretycznie słabsza grupa daje nam taką możliwość, ale to nic nie przyjdzie łatwo i teraz może to wszystko na papierze wyglądać, że te drużyny są słabsze teoretycznie, a po prostu trzeba jechać i wygrać. Last year we were all the time close, but I don't know, last 10 minutes, 5 minutes we did some mistakes and I hope we learn a lot from this last season because it was really, really hard and I think we will use this in this season. Myślę, że czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa do przodu i ja powiem szczerze, że jestem może niezadowolony, ale rozumiem tą decyzję i wcale nie ma co się smucić, że gramy w tych teoretycznie słabszych grupach. Powiem nawet, że to jest na plus, bo w końcu musimy się nauczyć wygrywać również w Europie i myślę, że to może zbudować u nas taką mentalność zwycięzców. Pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów 16 września. Gospodarzem będzie Wisła. Do Orlen Areny przyjedzie szwajcarski Wacker Thun. To wszystko w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Zapraszam zatem do zobaczenia.